Witamy w kolejnym odcinku poradnika geograficznego. W dniu dzisiejszym zajmiemy się zadaniami oraz pojęciami związanymi z mapą. Zadania, które dzisiaj rozwiązujemy, są na podstawie matury z 2019 roku ze starej formuły. Jeśli bylibyście zainteresowani rozwiązaniem całej matury, link do niej będzie znajdował się poniżej filmu. Zanim przystąpimy do zadań, polecamy pobranie materiału barwnego z tej matury, którą dzisiaj będziemy wykonywać, ponieważ wszystkie zadania będą na nim oparte. Link do barwnego materiału znajduje się poniżej. Przejdźmy w takim razie do rozwiązywania matury. Zadanie numer 1. Na fotografii przedstawiono stok góry Łężec C3 z wyciągiem narciarskim. Strzałką zaznaczono szczyt jednego ze wzniesień widocznych z góry Łężec. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Strzałką zaznaczono na fotografii szczyt wzniesienia Babia, Apteka, Sowiniec lub Skałka. A więc tak, na początku zlokalizujmy wszystkie pożądane przez nas obiekty. Szczyt Apteka, szczyt Babia, szczyt Słowiniec oraz szczyt Skałka, jak również wyciąg narciarski. Gdy zlokalizujemy nasze obiekty, musimy się zastanowić, co w ogóle przedstawia fotografia. Fotografia przedstawia wyciąg narciarski, ale od strony zjazdowej. Na mapie mamy również pokazany kierunek jazdy z wyciągu narciarskiego w dół stoku. Takim tokiem rozumowania nasz szczyt powinien się znajdować naprzeciwko zjazdu z wyciągu narciarskiego. Czyli poprawną odpowiedzią jest szczyt Apteka. Podpunkt B do zadania pierwszego. Oblicz średnie nachylenie terenu na odcinku zajmowanym przez wyciąg narciarski na stoku góry Łężec. Przyjmij, że różnica wysokości między początkiem i końcem tego wyciągu wynosi 60 metrów. Wynik podaj w procentach. A więc tak, żeby obliczyć średnie nachylenie terenu, potrzebujemy dwie wielkości. Wysokość względną oraz odległość rzeczywistą w terenie. Wysokość względna w tym przypadku wynosi 60 metrów. Potrzebujemy jeszcze odległości rzeczywistej w terenie. I ile wynosi długość wyciągu? Wynosi ona 0,8 cm i musimy zobaczyć, jaka jest skala. Po przemnożeniu wychodzi nam wynik 400 metrów. Teraz musimy te dwie wielkości podzielić przez siebie, wysokość względną przez odległość rzeczywistą w terenie i przemnożyć przez 100%. Dlaczego nie w promilach? Bo akurat autor zadania poprosił nas, żebyśmy podali go w procentach i otrzymaliśmy wynik. Jeśli chciałbyś przećwiczyć lub upewnić się, czy rozumiesz średnie nachylenie terenu, zachęcamy do obejrzenia naszego filmu, link poniżej. Zadanie numer 2. Na fotografii przedstawiono Okiennik Wielki, jedną z najbardziej charakterystycznych skał występujących na obszarze przedstawionym na mapie. W jednej z miejscowości przedstawionych na mapie zmierzono azymut na Okiennik Wielki i uzyskano wynik pomiaru 210 stopni. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Zanim wykonamy to zadanie, warto sobie odpowiedzieć lub przypomnieć, czym jest azymut. Azymut to kąt zawarty pomiędzy północną częścią południka a wskazanym obiektem. W ramach przećwiczenia podajmy azymut pomiędzy kropką a hotelem Orle Gniazdo. Jak to najłatwiej zrobić? Rysujemy z kropki lub z danego obiektu kierunek północny, a następnie rysujemy linię łączącą obydwa obiekty. W taki sposób z kierunku północnego do drugiej linii został utworzony kąt. Ten kąt to nasz azymut. W tym przypadku azymut wynosi około 45 stopni. Wróćmy w takim razie do zadania. Jak wykonać to zadanie? Możemy potraktować go od drugiej strony i sprawdzać, jak będzie zawarty azymut pomiędzy danymi miejscowościami a naszą skałą. Najpierw zajmijmy się morskiem. W tym przypadku azymut wynosi około 140 stopni. Następnie obliczmy azymut między miejscowością Skarżyce a naszą skałą. Wynosi 90 stopni. I teraz zmierzmy następną odpowiedź, czyli Piaseczno. W tym przypadku azymut pomiędzy Piasecznem a Okiennikiem Wielkim wynosi 210 stopni. Zadanie trzecie.
Odszukaj na mapie rzędkowice. Wykaż związek między warunkami środowiska przyrodniczego obszaru przedstawionego na mapie, a bazą turystyczną w Rzędkowicach. Podaj dwa argumenty. Przykładową odpowiedzią może być występowanie terenów atrakcyjnych krajobrazowo. Ze względu na występowanie skał, form krasowych, jakimi są jaskinie, sprzyja rozwojowi bazy noclegowej. Kolejnym może być występowanie skał lub ostańców skalnych, co będzie miało wpływ na rozwój turystyki wspinaczkowej. Dotarliśmy do końca tego filmu. Jeśli okazał się on pomocny, prosilibyśmy Cię o udostępnienie go Twoim znajomym.